A cześć, moi drodzy, jestem trochę dzisiaj w dobrym humorze. Trochę mi się śmiać chce, bo muszę wam coś śmiesznego pokazać. Bo muszę wam pokazać, jak zrobić efekt krawy. Bo mam program Open Tools, późniejsza kompilacja wersja 1.5. O Holender, na to wygląda, że będę musiał za niedługo ściągnąć najnowszą wersję. To jest domyślna kompilacja. Bo wersja 1.5 wyszła w tym roku w kwietniu. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić efekt, żeby krawa była pokolorowana. Na ostatniej warstwie mam postać namalowaną, psa. Tu krawa trochę, jak widzicie, ta krawa jest lekko przeźroczysta. Zaraz wam pokażę, jakiej techniki użyłem i jak to zrobić, jaki rodzaj pędzla. Tu mam coś takiego jak pędzel blur do rozmazywania, ale byście wiedzieli, gdzie co jest, to musicie wejść do opcji raster, bo tu mamy presety do pędzli i na samym dole jest taki ciekawy preset, on rozmazuje kolory. Co to jest? Pascal Smudge? Rozmazywanie paskelowe. O, widzę, że to są naprawdę ciekawe rzeczy tu. Nie ma takiego preseku znaleźć. Nie pamiętam, gdzie to było. To chyba było wyżej. I chciałbym wam to pokazać. O, mamy tutaj nawet nowsze rzeczy. To chyba było tutaj, ale nie jestem pewien. Nie się pomyślę, bo to jest dla mnie dosyć ważne. Bo normalnie to byłoby, to normalnie było podpisane i nie. To chyba byłoby, to chyba było to, ale nie jestem pewien. Musę to się nazywa rodzaj pędzla, ale ja to szukam, to chyba było tu, ale nie jestem pewien. Dajcie mi chwilę. Gdzie to było? Przedtem były te pędzle podpisane, ale teraz ciężko jest znaleźć. Chyba będę musiał dokładnie sprawdzić. To było gdzieś tutaj, o ile się nie mylę. Albo poniżej, to chyba było tu. To musiało być to. Jeden z tych preseków, które tu zaaplikowałem, ale jeszcze sprawdzę. To najwyżej bym wam pokazał. Basic Smudge, domyślne rozmazywanie. Dlatego, że tu przeźroczystość nie jest ustawiona. Apply. O, widzicie? Dabs per second. Drobinki na pędzel. To też trzeba ustawić. A, to chyba był inny presek. To chyba był inny presek, ale nie jestem pewien. Gitter drganie ustawiłem. O nie, to musiał być, moi drodzy, jakiś inny pędzel. A, to musiał być na pewno inny. Co to jest? Muszę to sprawdzić. Zostałem ciekaw. Watercolor. Bo ja bym sobie w takim razie napisał. O, teraz napisałem. I mam teraz pędzel. Chyba watercolor, moi drodzy, użyłem. Dlatego muszę wam pokazać, jak efekt krawy zrobiłem. Uzyskałem ten efekt. Tutaj opacykiem się przeźroczystość dam na taką. Opacykiem multiply taka wartość. Hardness taka wartość. Smudge length, długość rozmazywania. Bardzo ważne, bo wtedy w skręgi wam będzie zostawiał. To w czymś jest za niska wartość.
Dam przynajmniej na 95. A czemu on mi zanika? Dobra, 98. O, to jest kto? O, teraz działa pędzel, bo muszę wam pokazać, jak zrobiłem to. O, fajnie to wygląda. Blender, water, blender. Na środku zmieniam nazwę, nadpisuję sobie. Ja chcę wam pokazać, jak zrobić efekt trawy w programie OpenTunes, bo na kilku warstwach to mam. O, Holender, mało brakowało, a byłbym źle projekt zapisał. Proszę OpenTunes, dlaczego mi tak wolno presety zapisuje? Wybaczcie, ale ktoś mi wolno zapisywał. To muszę pokolorować tutaj to. Skopiuję sobie preset. Coloring lever based insert. Dobra, fajnie. Klawiszem U zmieniamy rasterowy pędzel na mniejszy. O, tutaj teraz mogę wam ukazać. O, faktycznie, ten pędzel dobrze działa. Trzeba pokolorować te fragmenty. To jest na trzeciej warstwie. Ach, niepotrzebnie to zmieniałem. W tym wypadku musiałem, bo na trzeciej warstwie malowałem trawę. Dobrze, że jest ten pędzel do rozmazywania kolorów. Strasznie fajnie jest, powiem wam. Zdaję egzamin na 100%. Trochę tutaj trzeba łapę pomalować psa. Sprawdzę jeszcze, bo trochę to niedbale wygląda. Sorry, moi drodzy, to trochę tak brzydko wygląda. Całe szczęście mam takie działające pędzle. Bardzo dobrze działa ten rozmywacz do farby. Tylko że niestety, jak rozmazuję farbę na tej wysokości, to niestety to ma swoje plusy, to ma swoje minusy takie, że potem całe to tło robi się niestety prześwitujące i wszystko widać. Wobec tego muszę ten resek użyć. Blur w tym wypadku zda egzamin. Bo blur nie powoduje, że farba jest przeźroczysta. Water to jest mieszanina wody. Dlatego mogę efekt trawy zrobić przy użyciu tego pędzla. Ale zdaję egzamin, patrzcie. Przeskoczę sobie na trzecią warstwę. Oj, zdaję egzamin ten pędzel. Będę mógł go użyć. O, jestem zadowolony. To jest kto, co ja szukałem. Ja szukałem, moi drodzy, pędzla, który mógłby mi rozmyć farbę. Znalazłem odpowiedni pędzel, który zdaje egzamin na 100%. Blur to bardziej mi tak smużył kolor, bo to jest dużo tych pędzli, z których ja, moi drodzy, jeszcze nie miałem okazji korzystać. O, super to wygląda. Już pokażę. To jest trzecia warstwa. Pies jest na pierwszej warstwie, bo oni dodali nowe pędzle, ale w opcji raster nie pokazywałem. Trzeba pracować wtedy przy użyciu raster level, bo ten moduł ma wsparcie do wszystkich tych pędzli. One będą wam działały tylko z rasterem. Tunes raster level nie obsługuje tych pędzli. Jakbyście pracowali na Tunes raster level, niestety ten moduł nie ma wsparcia do tych pędzli, tylko rasterowy level. No i jest ok. Jeszcze tutaj se troszeczkę poprawię, bo słabo widoczna jest trawa. Trochę czuję się, jakbym w Photoshopie pracował, powiem wam. Pędzle wydaje mi się, że szybciej
działają niż w programie Krita. Nie podoba mi się jedna rzecz, muszę to poprawić. Aha, bo to jest rozmiar papieru ustawiony. Niestety z tym to nie będę cudował. Uwaga z tym, jak macie rozmiar papieru, nie dawajcie za duży, bo to potem bardzo mocno spowolni pracę. Dlatego ja mam taki rozmiar papieru, bo przy większym rozmiarze papieru to ten program by znacznie wolniej pracował. Niestety wadą jest to, że niektóre z pędzli działają dosyć wolno. Pomimo tego, moi drodzy, że mam taki procesor jak AMD FX8370 i pomimo tego, że mam 32 GB RAM i kartę graficzną GeForce GTX 1060, nie wystarczą te parametry do pracy w grafice rasterowej przy użyciu tych pędzli. Mógłbym to powiedzieć średnio. No nie do końca wystarczą. Musicie się w mocniejszy komputer do takiej zabawy zaopatrzyć. Znacznie mocniejszy nawet niż mój. Ten co teraz wyszedł, AMD Ryzen. Niech ja popatrzę. Aha, przeźroczystość muszę zwiększyć trochę. O co z tym chodzi? Bo będę mógł lepiej farbę rozmazać. Nie, no co? Myślałem, że mi kasowe ustawienia. Nieco lepiej kreska wygląda. A jak bym dał na maksimum? O, już trochę lepiej. Lepiej mi się farbę, moi drodzy, jeszcze raz rozmazuję. I tutaj to samo zrobię. Użyję farby. Jaki to pędzel? Już wam pokażę, bo to jeden z pędzli, który znajduje się tu. To jest ten watercolor. A to jest inny presek, bo muszę sprawdzić, jaka jest jego oryginalna nazwa. Tu jest ten pędzel. Gewag Watercolor. Chciałem wam pokazać, bo Gewag Watercolor jest ciekawym pędzlem. Niestety, ale wadą tych pędzli jest to, że troszeczkę wolno mi działają. Za szybkie to oni nie są, zależy jak się ustawi taką opcję jak ilość drabinek. To strasznie spowalnia pędzel. Te opcje tu gabs per second. Nie wiem, nie powinienem w ogóle dawać tego, bo to mi spowalnia. Zaraz wam pokażę, bo zwiększę sobie. Wcześniej pokazałem wam pędzel, że można malować trawę w tym programie. No, ale się cieszę, że znalazłem, moi drodzy, pędzel watercolor. Niestety, ale wadą jest trochę za mocno rozmazuje. Tutaj niestety jest mi potrzebne do tego smużenie. Inaczej się smużenie zachowuje, a inaczej watercolor. Smużenie, bardziej bym powiedział, to smuchy. Ale tak spisuje się dobrze. Jak widzicie, mam ładnie pokolorowaną trawę. Nie chodzi o to, żeby całkiem trawa była pokolorowana, ale żeby lekko kolor prześwitywał. Głównie chodzi o to, żeby sama trawa była widoczna, żeby był efekt taki jak w prawdziwych tych bajkach. Brzydko trochę po bokach wygląda, to zawsze można, moi drodzy, lekko pomalować i tutaj lekko wyczyścić. I tak nie jest źle. Ja myślałem na początku, kiedyś myślałem, że się w sumie nie da, ale teraz wiem, że się da. Zdaję egzamin. Ten pędzel też się znajduje gdzie indziej, ale musiałem to skonfigurować, moi drodzy. Bo tu jest kilka różnych
blenderów do rozmazywania farby. Dobra, wam okażę. Okej. W sumie mógłbym też tak zrobić. O, teraz będzie mi wygodniej rozmazać farby na tej wysokości. Żeby mi ta trawa nie przeszkadzała, bo ona mi jednak przeszkadzała. Tak, to nie był taki głupi pomysł, że na chwilę ten widok wyłączyłem. Łaty można dać ciemne tutaj. Tak, że będzie taki ciekawszy efekt. Nie za mocno, bo wtedy zatraci trawa szczegóły. O, widzicie? Mój komputer zwalnia, gdy próbuję użyć ten pędzel Blender. Dlatego muszę zrobić upgrade do procesora AMD Ryzen. Choroba jasna. Właśnie mam jedno ale do tego mojego komputera. Przydałby się, naprawdę przydałby się mi mój mocniejszy komputer. To może bym wyeliminował ten efekt zacinania się. Jestem pewien na 100%, że gdybym Ryzen użył i GeForce RTX 2080, to ten problem by praktycznie przestał istnieć. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Już mam ładny trawnik w OpenTunes zrobiony. Lepiej zrobić dłużej animację i porządniej niż szybko i byle jak. Tylko poczekajcie, aż projekt się zapisze. To może zająć to gdzieś do 30 sekund, może mniej. Ale jak mam teraz dysk Velociraptor, to on trochę szybciej zapisuje. Aczkolwiek, no jest różnica. Przecież musiałbym trochę dłużej czekać. O, tutaj jeszcze trzeba będzie pokolorować. Trochę tego mam namalowane, to jest moja animacja. No, będzie to, moi drodzy, naprawdę ładnie wyglądało, jak tak po kolei zrobię. Tutaj jest w mieszkaniu już mój pies. Mojego psa animowałem. Naprawdę fajne efekty przy użyciu tego programu możecie zrobić, jak wiecie, co robicie.